Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Demon, a to jest kolejny odcinek z Wiedźmin Powrót Białego Wilka. Tak jak obiecałem, na początku tego odcinka tłuczemy się z Fomflem, bossem. Bo tak powiedziałem, że będzie, więc będzie. Wyglądasz na doświadczonego pięściarza. A nie jeden ryj się obiło, a co? Pokonałem grubego Anselma. Teraz szukam godnego przeciwnika. Masz coś do grubych? Owszem. Lepiej dla ciebie, żebyś nie był specjalnie przywiązany do zębów, bo właśnie wkurwiłeś Dundę. Spokojnie. Najpierw ustalmy stawkę. 75 oreniaków. Tak mówisz, tak? Zapisałem grę? Jestem spłukany. Czekaj. Teraz. Chodzę. Jedziemy! Ło! No, koniec. A tyle życia, ile oni mi jadą, to tam luz. Nie ma problemu. Niespecjalnie emocjonująca walka. Były tylko takie... Żadnego wyzwania. Co się stało? Widzę podwójnie. Wygrałem. Czas się rozliczyć. Bierzcie co chcecie. Dwie nalewki z mandragory, złoty naszyjnik lub 150 orenu. Nalewki z mandragory odrzucam na pierwszym, w pierwszym tym sorcie. Złoty naszyjnik czy 150 orenów? Naszyjnik! Wybieram naszyjnik. Dobra. Jakoś złoto w przedmiotach bardziej mnie satysfakcjonuje. Tak jakoś mi się wydaje, że to chyba będzie lepsze. 75, dobra. Jeszcze jedna rzecz. Dajcie mi się w końcu wyspać. Nie mogę z nim porozmawiać. Dajcie mi się w końcu. Dobra, trudno, to pogadamy z nim jakoś później. Kelnerka, kogo my tu jeszcze mamy? Moment. Baranina, Coleman, a może by się z nim napić? Safe. Spróbujemy go wypić, ale... Znaczy, opić. Witam, witam! Kogo tu przyniosło? Kim jesteś? Nazywam się Coleman. Czym się zajmujesz? Gdzie? Ostatnio. Tak. Kupujesz. Czym mogło? Dla... Nie je. Kupujesz. Nie potrzebujesz usług Wiedźmina? Nie. Po co? Chociaż skoro już o tym wspominasz... Tak? Jest pewna sprawa. Nawiedzony dom. To zadanie raczej dla egzorcysty niż Wiedźmina. Duchy? Wątpię. Mnie interesuje efekt. Krzesła mają nie podskakiwać, drzwi nie otwierać się same, rondelki wisieć spokojnie na ścianach. Zobaczysz, co się da zrobić? Jasne. Zobaczę. Świetnie. Nie pożałujesz. Dom znajduje się tuż przy wejściu do kanałów, niedaleko bramy prowadzącej na groble. Szklarz łatwiej by zwalczył przeciągi. Mhm. Okej, okay, wyeliminować zagrożenie. Zawsze jakiś quest. Kupujesz. A co masz w ogóle do kupienia? Fistech tylko, faktycznie. To nie, chłopie. A mogę cię upić? Kupujesz coś? Taki dosyć drobny jesteś, więc chyba łatwo by było cię upić. Napijmy się. Chlup w ten dziób. Oj, będzie dużo picia. Ale prawda jest taka, że niektórych tych... niektóre postaci jak upijesz, to masz później łatwiej. Dobra, alkohol już mam nałożony niestety, po dwóch winach, trudno. Oj, twardy łeb masz. Oj, bardzo. Ale damy radę. Żłanie męczka, brola sęczka. Wypiłeś już dosyć. To po co ja z nim piłem? Żłanie męczka. Wypiłeś. Nie, niepotrzebnie z nim piłem, nic mi to nie da. W takich wypadkach warto wczytać grę. Bo to co by mi to dało? No tylko wino straciłem, nie? Jestem pijany. Ech, słabo. Dobra. Czyta. Zadanie dla Wiedźmina, da? Ty, weź trochę tak. Zanim zaczniemy rozmawiać, krok w tył. I wtedy możemy rozmawiać, okej? Widziałeś kiedyś symbol salamandry?
Daj mi spokój. Nie chcę z tobą gadać. Ale... Odwal się. Czyli widziałeś. Luz, hał, hał. Dobra, czy ja czegoś potrzebowałem? Tam mogą być duchy. Duchy, no to wtedy olej na upiory by się przydał. Mogę z tobą! O, nie mogę. Dobra, czyli nawiedzony dom, rozumiem, tak? Okej. Okay. Da się zrobić. Da się coś... To nasza dzielnica. Już cię tu nie ma. Won! Won, to możesz do psa mówić, śmieciu parszywy. Cię kopnę w żyć, to wylądujesz w drugiej części miasta. To nasza dzielnica. Już cię tu nie ma. Won! Chłopaki, ja wiecie, że ten miecz na moich plecach to nie jest zabawka, wiecie o tym? Tak go wspominam w razie czego. Ciemno. Kto tam idzie? Powy przetrwać. Bandyci. To nasza dzielnica. Już cię tu nie ma. A co to? Ty, ja tu jeszcze nie byłem. A co tu jest? A co to? Czekaj. Dar Lary. Dobra, to jakaś książka z opowieściami o... pierdołach. Nie, nic tu nie ma ciekawego. Szkoda. Dobra, w takim razie co? Tu jeszcze jakieś drzwi są. Lol. Czekaj. Ja pierdziele, dobra, jest trochę rzeczy do sprawdzenia. Oprych. Znam talar. Obsia krew, jaki dziwolo. Obsia krew, ale masz krzywy ryj. No widzisz. Chleb. Chyba się zgubiłeś. Kufer. Chłopie, tak się męczysz nad tym kufrem. Ja podszedłem, kliknąłem dwa razy i się otworzył. O, może po prostu był otwarty. Ha? O tym nie pomyślałeś. No, widzisz. Grucha. Jakieś piwo. Regał. Łój. Częstuj się dziewczynkami. Tylko delikatnie, są pod naszą ochroną. Dobra, nic tu nie ma też. Tak samo. Niestety, trudno, wychodzimy. No wiecie, bo niektóre są właśnie takie... Po prostu niektóre z... A co to jest? Zamtus! Niektóre tutaj, albo nie tutaj, tylko ogólnie. Właśnie ty, nie ma miejsca znowu. Suszone owoce, bakalie, Ale to jest nadal badziewie. Dobra, jeszcze Carmen. To jest dosyć ciekawa i barwna postać. Masz ochotę na chwilę relaksu, przystojniaku? Tylko chwilę? Wszystko zależy od ciebie. Jestem otwarta na propozycję. Porozmawiajmy. Dobrze, możemy zacząć od rozmowy, ale liczę na więcej. Może mnie jakoś zaskoczysz? O miłości wiemy niewiele. Z miłością jest jak z gruszką. Jest słodka i ma kształt. Spróbuj zdefiniować kształt gruszki. Nie jestem poetą, ale potrafię poznać gruszkę, gdy ją zobaczę. Jednak masz gadane. Aż mnie od tej rozmowy zaczyna nachodzić ochota na owoce. Macie w ofercie jakieś niestandardowe rozrywki? Niektórzy klienci lubią sobie przy okazji zagrać w kości. Kręci cię to? Być może kiedyś skorzystam. Miło cię widzieć. W kości mówisz, no to fajnie. Dużo was pracuje w wyzimie? A sporo, ale ja najładniejsza. Oczywiście. Miło cię widzieć. Oj, tak z pewnością, no. Masz może jakąś robotę dla Wiedźmina? Może. Jacyś ludzie naprzykrzają się moim dziewczynkom. Zajmij się tym, a odwdzięczymy się hojnie. Zobaczę, co się da zrobić. Gdzie ich znajdę? Słyszałam o trzech miejscach, ponoć kręcą się tam po nocach. Zaznacz mi te miejsca na mapie. Mogę zagrać z Carmen. Kościany poker. Zapiszmy oczywiście, muszę z nią zagrać. Miło cię widzieć. Ło, ty, sążnie, można u niej dużo wygrać. A, już jestem ciekawy, co z tego wyjdzie. Co my tu mamy? Parę, szóstek. O, ona ma jakieś sfabrykowane kości. Wygramy to. No i mamy fula. Handluj z tym.
Teraz muszę na siłę przegrać, żeby jak najwięcej pieniędzy od niej wyciągnąć. Albo nie, albo nie, albo nie. No pani kuźwa, jak ja fulla trafią od razu z ręki. Tak się wygrywa. No, wyjście. Oj panie, z czym do ludzi po prostu. Ja tylko wchodzę, zdobywam co chcę i wychodzę. Tak działa Wiedźmin. Za ciebie to sama bym zapłaciła. O, ile chcesz? Won, bo szefa zawołam. Ja się pokrzywiło. Ja sama zapłacić jeszcze 300 orenów za ty chcesz? Pani! Skorzystam z mojego własnego cytatu. Z czym do ludzi? Z czym do ludzi? Tu zamknięte czaje. Co ja mogę jej dać właściwie tej kurtyzanie? Nie wiem. Ale nieważne, tu nie mogę przejść. Tak myślałem. Idziemy stąd. Trzeba załatwić sprawę. Nawiedzonego domu tych... co się naprzykrzają kurtyzanom. To się da zrobić, więc nie ma problemu. Biedak, biedaczka. Tu można wejść, tak w ogóle. Ale nie będę tam wchodził, tu jeszcze można wejść. Czy ja tu nie byłem? Ja tu na pewno byłem, dobra. Bo jest wszystko posprawdzane, czaję. Albo może nie, to może tam byłem. Ale dobra, nieważne, nie chcę mi się po tym łazić. Spoko, to zajmujemy się teraz jakimiś konkretnymi zadaniami? Myślę, że to nie jest taki zły pomysł. Nie chcę żadnych samouczków. Poszukiwany. Pracujące dziewczyny. Bierzemy. Bierzemy z miejsca od razu. Dobrze zaopatrzona piwniczka. Dziewczynka w niebezpieczeństwie. Aha, dobra. No to mamy pierwszą... Może nie ofiarę, ale... Pierwszy cel. Drzwi do posterunku. Nie. Knecht zakonu. Dobra, gdzie one? A to nie w to, nie w tą stronę. Kurde. Dobra, gdzie demon? Spokojnie, nie szarżuj, nie raszuj tak, bo to nie wyjdzie dobrze. Drzwi do domu detektywa. Kurde, ja bym tam poszedł, ale ja nie chcę jeszcze póki co fabuły pchać do przodu. Mamy jednak tutaj pewną rzecz do zrobienia. Spływaj, koleś. Zostaw tę panią w spokoju. To nie jest żadna pani, tylko kurwa. Kurwy żałujesz? Zanim odejdziesz, przeproś za swe fatalne maniery. Coś ci się we łbie poprzewracało, dziadu chędużony. Won! Albo cię potnę. A jak już przeprosisz, zgłoś się do kapitana Vincenta i wyznaj mu, że jesteś przestępcą i podłą gnidą. Wyjmij mieczyk, przybłędo. Nie zabijam bezbronnych. Zmarnowałeś swoją szansę. Na niego! Już? Boż, wiecie, ja wiem, że oni nie są jacyś mocni, ale z czym do ludzi? Dobra, co jest droższe? Czarny proszek na stówę jest droższy. Znowu muszę zrzucić rzeczy. Nie no, to muszę. Demon musi to narusi. Nie, ale to serio muszę. Ty, trzeba zrzucić rzeczy. Zaraz wracam. Oto część miasta zamieszkana przez starsze rasy. Krasnoludzcy rzemieślnicy i elfi artyści. A faktycznie, bo to jest ta dzielnica nie ludzi, dobra. To już wiem. Wiem, w jakim miejscach nie byłem. Mieszczanka. Mieszczka. Przykro mi, ale mój mąż nie pozwala mi rozmawiać z nieznajomymi. Tak, bardzo dobrze. Traktuję cię jak dzieciaka, ale spoko. Niech będzie. Jeszcze zobaczmy. No, jakieś tutaj rzeczy są. Starość, nie radość. Młodość, nie wieczność. Dobra, także tak. Tutaj jakieś rzeczy są. Jakieś... Drzwi do domu kowala. Ja się do niego przejdę, bo potrzebuję jego pomocy, powiedzmy. Dzień dobry. A jakiś problem jest? Poszedł. Mam tu sprawę do załatwienia. Spieprzaj albo zatłukę cię jak psa. Spróbuj szczęścia. Brać go. Ale mocni w gębie to wy jesteście, to wam trzeba przyznać. Czekaj. Ja rozmawiam z swoim kolegą, a ty mi przeszkadzasz, włazisz mi w dupę. Siot pieprz.
Tu macie przykład tego, co się dzieje, jak się wnerwi Wiedźmina. Dobra, jeszcze jedna grupa bandytów została. Fistech, no to ładnie, zawsze można tam coś pokombinować. Ty. Miecz żelazny. Mogę w ogóle coś sprzedać u tego kowala? No ciekawy jestem. Łe. Nie mam miejsca. Trzeba coś sprzedać, tylko jak? Nie wiem jak. Może tu? U kowala? Nie wiem. Spróbujemy. Panie kowal, oni może na górze są? Nie wiem, może poszli spać. Znaczy to... No jest taka pora, że nie dziwne, jakby poszli spać. Mhm, 3:30. Nie każdy siedzi do nocy na Teamspeaku. Nie, że ja to nie. Osełka jakaś do miecza, luzik. Krzesiwo może być, kufer też krzesiwo. A tu z jakiegoś rzemieślnika nie było? Przyjdź do mnie rano. Nie załatwię nic. Ale niestety z tymi kurtyzanami mogę załatwić sprawy tylko i jedynie wieczorem, więc niestety. Tu jeszcze jakieś drzwi są. Nic nie ma. Dobra. Niech będzie. Zrobimy tam jeszcze jedną tą rzecz związaną z kurtyzanami, żeby nie powiedzieć dosadniej. O, i są już na horyzoncie. Lubię łatwe zadania, można je szybko wykonać. Niekoniecznie bezboleśnie, ale trudno. Wąż Eskulapa. Chciałbym wiedzieć, co za dureń skojarzył zrzucanie wężowej skóry z odrodzeniem i dalej z medycyną. Wąż Eskulapa. Dobry. Można na chwileczkę? Hej ty, spływaj stąd! Nieładnie napastować kobiety. Znikaj, póki możesz. Ta pani jest pod moją opieką. W takim razie już jesteś trupem. Ty też. Widzisz, ile mamy ze sobą wspólnego? Tylko różnica między nami jest taka, że ty naprawdę będziesz trupem. A ja jakoś się tam obronię. I wsio. O, mogę się udać do Carmen już teraz. Oreny oczywiście można podnieść. Szczątki, no i git. Tyle? Tu chyba wszystko. Zatrudnię osobę potrafiącą władać mieczem. Kalkstein, mistrz alchemii. Mistrz alchemii! Skromnie. Skromnie. Tak jakbym osobie powiedział, że jestem królem świata i kosmosu. Też skromnie. Co tu dużo mówić. Dobra, co my tu mamy? Suszone owoce. Jakieś piwo. Chyba kradnięcie piwa ludziom z domów nie jest zbyt kulturalnym zachowaniem, prawda? Trudno, coś pić trzeba. Oj, złota myśl demona na dzisiaj. Mogę nie wiem, o co chodzi z tym rasizmem. Helda jest krasnoludem. Dobra. Mówisz ciekawie, ale nie mam czasu. Ja się spieszę. Bardzo się spieszę. Dobra, to jest załatwione. W dzień miałem przyjść, tak? Która jest? 4. Wcale nie lepiej. Gdzie tu iść? Zastanawiam, tu jest jakaś beczka jeszcze. Areny, zawsze sobie fajnie przywłaszczyć. Zdobyć. Jakie jeszcze są questy w ogóle? A, mogę, już wiem, gdzie mogę iść. Już wiem. Tu coś tam jest, biedak, szyld, biedaczka. Kurde, gdzie ja mogę bronię sprzedać do ciężkiej cholery, bo to już jest takie trochę bolące. Naprawdę bym chciał, ale nie mam jak. Prawdy. Tragedia. Dobra, witaj Carmen, mam pewną sprawę. Wróciłeś. Dzięki za pomoc, mamy już spokój. Nareszcie same szefujecie. Zgłupiałeś? Opiekują się nami miejscowe chłopaki. Nie mogli poradzić sobie z tymi cudakami, to wzięłyśmy sprawy we własne ręce. No cóż, wasz wybór. To jak będzie? Mamy tu dla ciebie 200 orenów, chyba że wolisz odebrać zapłatę w inny sposób. Ja wam pokażę tą scenę, nie wiem kiedy zapisywałem grę. Ja wam pokażę tą scenę, ale jednak oreny wezmę. Są ważniejsze, a mi pieniądze będą teraz potrzebne. Uwierzcie mi, będą potrzebne i to bardzo. Nie jestem materialistą. Dobra księga mówi, że żadna zasługa nie powinna pozostać bez nagrody. Rozgłoszę w mieście, ile dobrego dla nas zrobiłeś i dopilnuję, żeby każda pracująca dziewczyna usłyszała o tobie.
My, kurwy, mamy swój honor i wiemy, jak się odwdzięczyć. To miłe. Raczej trudno cię z kimś pomylić, ale cwaniaków nie brakuje i pewnie któryś będzie próbował podszyć się pod ciebie. Więc umówmy się, że jakby co, wręczysz dziewczynie kwiaty. I dziewczyna będzie wiedziała, kim jestem? Bez ochyby, bo sposób jest niezawodny. W mojej długoletniej karierze nie słyszałam jeszcze o przypadku, żeby ktoś wręczył dziwce kwiaty. A. Bywaj. Wystarczy symboliczny, nie mam kwiatków w tym momencie. Dobra, walić. Jednak wczytamy, wybaczcie. Jednak wczytamy, bo to nie ma tak, nie ma głupich. Potrzebne mi pieniądze są, w jakiejkolwiek ilości, ale potrzebne. Będzie tak fajna rzecz do kupienia. Nie chce mi się z powrotem zwiedzać tego domu, po prostu się wrócimy. Czy ja wykonałem to zadanie związane z... Tak. Dobra, to możemy wracać teraz. Muszę, kurde, zapisywać grę za każdym razem. Jak coś będę robił, to muszę zapisywać grę, bo inaczej to jest lipa generalnie. Weź to. A i brakuje mi eliksiru na szybkie przebieganie, kurde. Przydało się. Bo ten taki trucht, co on uprawia, to jest średnio. Wiedźmin oczywiście. No, ale cóż. Daj mi pieniądze. Nareszcie. Zgłupia? No co? To jak będzie? Płać, nie kombinuj. Jak chcesz, twoja strata. Oto pieniądze. Dzięki. Wiedz, że naprawdę jesteśmy ci wdzięczne. Kurwy swój honor mają. Opowiem dziewczynkom, co dla nich zrobiłeś. Możesz liczyć na spory rabat. Okej. 200 orenów bardziej mnie zachwyca. I teraz tak, co mi jeszcze... wiem już, co jeszcze zostało. I można było to w tym momencie zrobić. Gdzie to jest? To jest tutaj. Dobrze zaopatrzona piwniczka? To okej. Mamy ile miejsca? Dobra. Git. Trzeba tam pójść i trzeba pewne rzeczy wykonać. Damy radę. Spokojnie. Gdzie to jest? To jest tam przy wejściu. Nie będę potrzebował żadnego wzmacniacza w ogóle. Nie, puściły wszystkie te. A nie, to patrzyłem. Nie, dobra. Gdzie to jest? Stu! Opuszczony dom. Oj! Nie ten. To tyle? Cóż, jestem trochę zawiedziony. Zawiedziony też jestem swoim stylem walki, bo słabo mi szło. Ektopla... A nie, z drugiego nie było niczego? O Jezu, słabo. Dobra, nie było tak źle. Dwa upiory nie stanowiły jakiegoś dużego problemu. You've got to be kidding me! Dobrze, że zapisałem. Jezu, ile grawejrów. To jest jakiś żart chyba. O, w dupę. Okej, ogarniemy to. Dajcie mi jakąś jaskółę i zaraz to zrobimy. Grawejry, mówisz. Dobra. Niech wam będzie. Tylko co by tu wziąć? Nie puszczyka, tylko co ja miałem tu wziąć? Nigredo, pasuje. No i robota jak się masz. Na skraju, ale się udało. Konkretne to było. Czekaj, a czy ja mam w ogóle wpis o tym? Graveir, mam. Trupi jad, biały ocet, kość Graveira. Dobra. Bo gdybym nie miał, to bym tylko stracił na zabiciu ich teraz. Tych Graveirów, dobra. Okej, okay, ogarnięte. Czarny proszek, jakieś tutaj badziewia. A tu co? Bardzo stare wino. Bardzo stare wino, dobra. To te bardzo stare wino pewnie można gdzieś sprzedać, dosyć ładną cenę za nie uzyskać. Spoko. Nie spodziewałem się, że będę musiał tutaj eliksiru używać jednak. Ale trzeba. No dobra. Ale spokojnie, jak na wojnie. Ty, póki co, jak mamy już załadowane Nigredo,
i regenerację zdrowia, to można było się w sumie wybrać od razu na groble. Mhm. No i tak, co będziemy się tu ciągnąć po tej zimie klasztornej? Nie. Przejścia nie ma. Można widzieć czemu? Kapitan kazał mieć cię na oku i nie puszczać. Zrozumiano? Pierścienia Bywaj. Potrzebuję. Nie mogę stąd wyjść. Muszę pójść porozmawiać z Vincentem. Patrzcie, jak szybko HP leci. Wow. Albo nie, może po prostu mało mam tego HP i dlatego szybko tak leci. To jest też jakaś opcja. Dobra. A może by do szpitala wejść? Służba, nie drużba. A mogę wejść? Dziękuję. Też fajna lokacja do odwiedzenia. Szpital Lebiody. Chorzy generalnie średnio mi cokolwiek powiedzą, więc po prostu ich pominiemy. Ja pamiętam tą grę na tyle, żeby wiedzieć, że chorzy są bezużyteczni. Znaczy w grze. Czerwone damskie rękawiczki. Interesujące. Chorzy... Jest tu gdzieś chrzanuś? Chrzanuś! Ołtarz Melitele. Nie mam czego tutaj wrzucić. Chrzanuś! Nie ma tu jej! O, ale szkoda. Tu coś dostałem, tu. Myślałem, że tu więcej będzie rzeczy. Słabo. Wyjdziemy stąd. Wyszedłem sobie drugą stroną, a po to, żeby do Talara pójść. A zaraz wam pokażę dlaczego. Talar ma bardzo mocny łeb, ale opłaca się go upić. Z tego co pamiętam. Tylko kurna się zaraz zastanawiam, co tu zrobić, żeby go upić. Nie wiem, czy będę w stanie go upić w ogóle. W takim układzie. Jest i Talar, ale najpierw może sprawdzimy tutaj rzeczy u niego. A później będziemy się zastanawiać, co dalej. Prawda, prawda. O, właśnie dlatego. Pieniądze. O to chodzi. Ile mam forsy? Niecałe 4,5. To jest mało. To jest bardzo mało. Jestem paserem. Sprzedaję i kupuję. Czym handlujesz? Wszystkim, czym warto. No to jak kurwa będzie? Robimy interes? No, robimy, ale poczekaj chwilę. Wyjaśnij mi, dlaczego straż toleruje twoją działalność? Tajemnica zawodowa. Trzeba się umieć ustawić. Ustawić? Jestem potrzebny zarówno kurewskim strażnikom, jak i chędożonym złodziejom. To prawdziwa sztuka, wiedźminie. Ze wszystkimi mam układy. Dlatego jestem nietykalny. Ta. No to jak kurwa będzie? Robimy interes? Zajmujesz się też hazardem? Jestem kurwa absolutnym mistrzem pokera. A co? Zagramy? Nie rozśmieszaj mnie, jesteś chędożonym amatorem. Poćwicz, zanim zaczniesz truć mi dupę. Mogę z tobą zagrać, ale niestety nie na tym poziomie. Zawodowcem. Muszę sobie najpierw nowicjuszy paru uzbierać. Pamiętam, że jest jedna babka na bagnach, z którą mogę pograć i ona jest chyba na poziomie nowicjusza. No to jak kurwa? Aha. Straż znalazła u ciebie wiedźmiński miecz. Po pierwsze kurewska straż, po drugie co ci do tego? Niedawno był tu inny wiedźmin. Berengar. To nie była jego brzytwa. Skąd możesz to wiedzieć? Mam trochę gratów twojego kumpla. Kosior pochodzi z innego źródła. Inne rzeczy? Inne, znaczy nie miecz, rozumiesz? Na przykład mogły to być jego zafajdane kalesony. Słyszałeś o salamandrze? Jebane gady, słyszałem, ale nie mam bladego pojęcia, czego chcą. Płazy. Co kurwa? Salamandry to płazy. A teraz mów, co cię z nimi łączy. Nic kurwa nie wiem. To się jeszcze okaże. Bywaj. Ale jeszcze chcę z nim pogadać. Muszę wydobyć z Talara informację, w jaki sposób srebrny miecz znalazł się w zimie. Skąd masz rzeczy Berengara? Jesteś kurewsko uparty, koleś. Od pośrednika. Talar, chyba się nie zrozumieliśmy. Nie interesuje mnie pośrednik. Potrzebuję informacji o Berengarze. To kurwa nie do mnie. Twój koleżka wiedźmin pracował dla alchemika Kalksteina. Te informacje masz gratis. Za każdą następną policzę normalnie. A jest ty kurwa na płazie pieprzony. Gadzie, jak tam chcesz. W takim razie skąd miałeś wiedźmiński miecz?
Co dostanę w zamian? Nie zaszlachtuję cię jak wieprza. Uczciwa oferta. Kupiłem go od pewnego typa w karczmie pod misiem kudłaczem. Cechy szczególne? A, nie są ci potrzebne. To najbardziej znany gracz w kości w okolicy. Jest kurwa niesamowity. Prawdziwy chędożony magik. Mhm. Tak mówisz. Co ty masz tutaj do kupienia? Runa z... no i zaczynają się runy, drodzy państwo. Co to są runy? Z run się składa srebrny miecz. Z meteorytów żelazny miecz. Czy stalowy? Wszystko jedno. A z run składa się srebrny miecz, bo można sobie skuć też srebrny miecz jakiś taki fajny, więc tego typu sprawa. Ty, można tu sprzedać u niego rzeczy. O, to biorę, robię. O, tu będę u niego sprzedał. O, będę opychał u niego rzeczy. Jak się patrzy. A, mikstury. Księga Wilgi. 400. A, posrało cię? Jezu, chłopie. 20%. No, talar jest przydatny. Tyle wam powiem. Fajne rzeczy u niego można kupić. Napijmy się. Ja mogę spróbować go upić, ale on ma tak mocny, twardy łeb, że ja nie dam rady. Nie. Bywaj. Nie będę próbował. Ty, ja bym tak go przycisnął trochę z tą salamandrą. Może to by dało radę. Robi. Co ty, ochujałeś? Skąd miałeś rzeczy Berengara? Jestem chędożonym paserem. Wiesz, kto to jest paser, czy mam ci rozrysować? Co ty myślisz, że pytam każdego pieprzonego złodzieja, skąd ma towar? Ja ci coś rozrysuję. Pewna organizacja, Salamandra, ma na pieńku z Wiedźminami. Wiedźmin Berengar znika, a jego rzeczy trafiają do pasera. Do ciebie. Nadążasz? Chędożyć rysunki. Nie mam nic wspólnego z żadnym Berengarem. Moi dostawcy mogą wiedzieć więcej. Poza tym nie utrzymałbym się w branży, gdybym sprzedawał trefne towary, z którymi mam bezpośredni związek. Wierzę ci. Ponieważ jednak istnieje domniemanie niewinności, załóżmy na razie, że to nie ty. No raczej, kurwa, nie inaczej. A z wywiadu gratuluję dedukcji, kurwa mać. Jak do czegoś dojdziesz i będziesz potrzebował informacji, przypełznij, to pogadamy. Nie, talar chyba raczej jest niewinny, wątpię. No to jak, kurwa, będzie? Robimy interes? Znaczy, no to co ja mówię może być albo prawdą, albo kłamstwem. Albo mogę wam mówić, że on jest winny, albo nie, nie? Bo ja to znam tę grę od kuchni, można powiedzieć. No, raczej znam po prostu tę grę, tyle wam powiem. I wiem, kto jest winny, ale to spokojnie. Skąd masz rzeczy Berengara? Jesteś kurewską... Gdzie? Kolman, tak? Aha. Z Kolmanem, dobra. Bywaj. Dowiedziałem się, przewinąłem, bo myślałem, że to jest ten sam dialog. A, Kolman. Fajnie, dobra. Pogadamy sobie z nim. Spokojnie. To się ogarnie. Ja bym z Vincentem jeszcze porozmawiał krótko. Która jest godzina? No kurde. 5:30. Jest tu gdzieś ognisko? Tu jest ognisko. A tu jest co? Tu jest grabarz. I z grabarzem to bym porozmawiał. O, handlarze. Ale średnio to jest mi w tym momencie potrzebne. I tutaj nic nie zrobię, bo nie ma tutaj Vincenta. Vincent jest tutaj dopiero rano. Rwa jego mać. Dobra. Jakie questy nam zostały? Nowicjusz, pamięć ostrza. Schazardzisto, podejrzany talar, Vincent Mais. Krasnoludę Vivaldiego muszę przesłuchać. Dobra, to do Vivaldiego jeszcze pójdziemy. To jest krasnolud Fonfel, spoko, także jeszcze drzwi do domu Chrzanuś. Ty, Chrzanuś? Napiszę oczywiście. Chrzanuś, witaj! Co tam słychać? Tutaj jest taka babka niemiła. A, witaj, złociutki. Dobrze, żeś przyszedł, bo strasznie mi się dzień dłużył. Masz tu kubek i potowarzysz starszej pani przez chwilę. A w sumie zobaczymy, napiję się z nią. Tylko czym? Tym? Czy czymś innym? Bo nie wiem czy. Ja mogę z tobą walić wódę. O ty, dobra. To piwem dajemy, bo piwa są takie badziewne, więc
A zajmują mi dużo miejsca, więc fajnie by było. Co? Ty jesteś pijany! Wcale nie. Wynocha! I nie wracaj mi tu dzisiaj! Po trzech piwach? Serio? To było dziwne. Dobra. Nie, wracamy. Nie. Jednak podziękuję za tego typu rozrywki, mimo tego, że te trzy piwa to jest... No nie kosztuje jakoś dużo, to nie, ja się nie będę zawzinał. Po prostu wczytałem. Dobra, wrócimy teraz. Do Vivaldiego było to, się szło gdzieś tutaj chyba. Do Kalksteina jeszcze trzeba iść. Zależy ci na szybkości i finezji? Viro Ledanka, mini bastard z przedłużoną rękojeścią. Tego właśnie potrzebujesz. Też tak sądzę. Kalksztajn. Faktycznie, miałem cię odwiedzić, nie? Chyba tak. Super. A kurna, wszyscy mają piwo, to jest magia. Każdy taki święty, a wszyscy mają w domu piwo. Super. O, brak miejsca w ekwipunku, a to coś nowego. Nie, dobra, walić. Nieznana roślina, niestety tego nie ogarnę. Zniszczony tu nic. Tutaj suszone owoce zawsze. I Kalksztajn. Nareszcie jakiś śmiałek odpowiedział na moje ogłoszenie. I to sam Wiedźmin Geralt. Znowu się spotykamy. Znów potrzebuję twojej pomocy. W czym? Sprawa jest poważna. Natrafiłem na odkrycie, które może się okazać kamieniem milowym w rozwoju alchemii. Na dodatek związane z twoją profesją. Chętnie posłucham. Dobra. Jakieś tam ogłoszenie faktycznie od jego jest, ale w tej chwili raczej średnio jest mi to potrzebne. Minerały, upiory, południce, północnice. Wywerny, bazyliszku, króliszku. Trupojady. To jest drogie, a ja mam inne priorytety w tej chwili. Więc nie. Ora, co ja mogę z tobą jeszcze zrobić? Przychodzę w sprawie ogłoszenia. Masz dla mnie szpik Alguli? Jeszcze nie, ale zgłoszę się niedługo. Nie zwlekaj, szpik pod... Ja wiem, że ci jest potrzebny. Algule są dosyć przykoksane, więc będę musiał z nimi uważać. Tak mi się wydaje przynajmniej. Pracował dla ciebie Wiedźmin Berengar. Ach, miałem nadzieję, że się nie dowiesz. Chcesz mi o czymś powiedzieć? Prawda jest taka. Wynająłem go, by zbadał tajemnicę wieży na bagnach. Nie chciałem cię niepotrzebnie straszyć. Wciąż mam plany odnośnie tej wieży. Wynająłeś go, a on zniknął bez śladu. Nie mów, że nic o tym nie wiesz. Właśnie dlatego chcę, abyś ty rozwiązał zagadkę wieży. Może przy okazji dowiesz się, co przytrafiło się Berengarowi. Czyli nie wiesz, co się z nim stało? Nie tylko ja pożądam ukrytej tam wiedzy. Moi konkurenci mogli uderzyć w Berengara. On się czegoś obawiał. Zostawił w depozycie księgę. Proszę, oddasz mu, gdy go spotkasz. Do tego czasu możesz z niej korzystać. Porozmawiajmy o salamandrze. Wygląda na to, że masz jakiś związek z salamandrą. Chyba żartujesz, ja? Dlaczego? To właśnie chciałbym wiedzieć. O co konkretnie chodzi? Na razie chyba nie mam żadnych dowodów. Nie mam na razie żadnych dowodów. Bywaj. Tak mi się wydaje. Księga pocałunku. O, brzmi ciekawie. Ciekawe, co to jest. Co mogę wywalić? Cuksa. Podejrzany Kalksztajn. Co to jest? Pocałunek. Uodparnia na krwawienie i przerywa krwawienie. Git. Olej przeciw insektoidom. Zwiększa obrażenia zadawane insektoidom. Dobra. Argentia. Zwiększa obrażenia zadawane potworom wrażliwym na srebro. Nieźle. Chciałeś mi dać zlecenie. Wiedźminie, masz szansę mi pomóc w dokończeniu dzieła mojego życia. Na bagnach przy starej Wyzimie ukryta w lesie stoi tajemnicza wieża. Znam tę bajkę. Na najwyższym piętrze królewna, niżej smok. Dziękuję, nie skorzystam.
Nie przerywaj mi, proszę. Tej opowieści trzeba wysłuchać w skupieniu. Legenda głosi, że wieża została zbudowana przez pewnego maga, alchemika. Żadnych księżniczek, żadnych smoków. Gdzie tu zlecenie dla Wiedźmina? Mag umarł dawno temu. Wieża popadła w zapomnienie. Zawarta w niej moc wymknęła się spod kontroli. Ściąga i deformuje stworzenia w okolicy. W skrócie rodzi potwory. Dokładnie. Chcę zbadać to źródło, Wiedźminie, i napisać o tym rozprawę naukową, która z pewnością rozsławi moje imię. Posiądę tajemnice maga ukryte we wieży przez lata. Niestety wieża została zamknięta. Płacę okrągłe 1000 orenów za dostęp do niej. Ładna sumka. Coś mi jednak mówi, że zadanie jest trudniejsze niż się zdaje. Zobaczę, co się da zrobić. Gdyby było łatwe, nie zatrudniałbym Wiedźmina. I to za taką sumę. Włamanie się do pracowni potężnego alchemika to złożona sprawa. Dlatego najpierw potrzebujemy dokładnych informacji o wieży. Gdzie mam ich szukać? W legendach, opowieściach starych ludzi oraz mieszkańców Bagien, ale przede wszystkim w księgach. Na wiedzy zapisanej najbardziej można polegać. Masz na myśli jakieś konkretne tytuły? No cóż, nie obejdziemy się bez Bram Tajemnicy, Ransanta Alvaro oraz starożytnego traktatu alchemicznego Ein Sofaur. Wiem o jednym egzemplarzu Bram Tajemnicy, który posiadał jakiś krasnolud. Druga księga, notabene autorstwa anonimowego gnoma, zaginęła dawno temu. Trudno będzie ją znaleźć. Przy okazji przetestujesz mój najnowszy wynalazek. Kryształ sprzężony z miejscami mocy i moją pracownią umożliwi ci teleportację, czyli rozbicie tej istoty na miliardy malutkich cząsteczek, które podróżując poza krzywą czasoprzestrzeni... Przeniesie mnie w całości do twojej pracowni, tak? Taką mam nadzieję. Wprawdzie istnieje prawdopodobieństwo błędu, ale znikome. Czyli jeśli coś się nie uda, to mnie rozpieprzy na najmniej na drobne atomy, tak? A, no, pozytywne. Fajnie. Bardzo. Świetnie, kuźwa. Coś jeszcze? Tu było? Jak dostać się na bagna? Wyjdź zachodnią bramą na groble, prowadzącą do starej Wezimy. I co dalej? Powinieneś znaleźć tam prom i przewoźnika. Prom kursuje w obie strony? Tak. Na bagnach jest mała przystań. W pobliżu znajduje się wioska ceglarzy. Dzięki za wskazówki. Bywa. Dobra, ja muszę sobie znaleźć jakiś sposób na to... A na dół byłem? Na dole? Chyba nie. Muszę znaleźć jakiś sposób na to, żeby na bagna wejść. A póki co nie mam dla tego pojęcia, jak ja to zrobię. Podstawy alchemii. Przeczytałem niby to już ten. Wyrzucę bułkę. Jeszcze tu jest do sprawdzenia. Dobra, nie ma miejsca. Trudno. O, pieprzówka musi być, krzesiwo musi być, gęś i smalec też. Arbuz niekoniecznie. Na górę. Więc, muszę się jakoś dostać na bagna. Za wszelką cenę muszę się dostać na bagna, tylko jak ja to zrobię? Jeszcze nie mam pojęcia. Spokojnie, damy radę. Ale w tym miejscu zakończymy ten odcinek. Mieliśmy do Vivaldiego jeszcze iść, ale patrzę, że jest 46 minuta, więc akurat to jest czas, żeby kończyć odcinki. Odcinek ten, nie odcinki, co ja pieprzę. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam was na mojego Facebooka, którego macie w opisie. Zapraszam do innych filmików i na razie.